Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach na wzorzepu strukturalny węglowodorów o podanych nazwach. I zaczynamy od podpunktu A. Pamiętajcie, że najpierw skupiamy się na łańcuchu głównym, czyli na tej części. Widzimy, że w łańcuchu głównym mamy pentyn, to znaczy, że jest 5 atomów węgla i że wiązanie wielokrotne kończy się na N, czyli to wiązanie wielokrotne jest wiązaniem potrójnym, wychodzi nam z pierwszego atomu węgla. No to początek mamy taki. Przyczepka jest dopiero na czwartym, to jest pierwszy, drugi, trzeci atom węgla, to tutaj leci nam czwarty. No to tutaj nie może być CH2, bo byśmy sobie zamknęli drogę. Tu musimy odjąć jeden atom węgla, aby móc te CH3 tutaj przyczepić do tego czwartego. No i tutaj kończymy, czyli CH3 jest piątym atomem węgla. Ok. Podpunkt B mamy but 1N, czyli bardzo podobnie ten sam start mamy tutaj. Hop, ale przyczepka już jest na trzecim. I mamy dwie rzeczy, więc zabieramy jeden wodór, przyczepiamy jedną rzecz. Zabieramy drugi wodór, przyczepiamy drugą rzecz, czyli tak właściwie zostaje nam tylko C. I do góry leci CH3, do dołu leci CH3, no i na koniec CH3. Podpunkt C. Tu mamy prostą sprawę, to jest but 2N, to znaczy, że mamy wiązanie podwójne wychodzące z drugiego atomu węgla. Po prostu. Czyli start jest taki, potem jest C, wiązanie potrójne C i CH3. Dobra, no to D. Mamy 4,5-dimetylo-hex-2N. Hex-2N, no to zaczynamy. Jest CH3, C, tutaj tak jak tu, hop, wychodzi nam C. I to jest pierwszy, drugi, trzeci. I od czwartego mamy pierwszą przyczepkę. I tutaj nie możemy dać CH2, bo byśmy nic nie przyczepili. No to dajemy CH i na przykład do dołu CH3 albo do góry. No u mnie się tutaj nie zmieści. I to jest czwarty atom. Teraz do piątki znów mamy przyklejenie, to tu możemy dać znów do góry. CH3 to jest oczywiście piąty. A całość ma 6. No to tu jest CH3, no i to jest ten szósty atom węgla. Dobra, podpunkt E ma aż 3 przyczepki. Jest to pent 1N, czyli ten sam start, co w początku, co w podpunkcie A. Raz, dwa, trzy. To jest pierwszy, drugi i przyczepkę zaczynamy już od trzeciego. To nie CH2, tylko CH. Wybieracie sobie górę, dół, jak wolicie, ale do kolejnego już mamy dwie przyczepki. To nie możemy dać CH2, musimy zabrać dwa wodory. No to zostaje nam tylko C. I do góry lecimy CH3 i do dołu lecimy CH3. Hop. No i tutaj zostaje nam ten piąty atom węgla. Podpunkt F. Etylo, to będziemy coś innego doklejać, hex-2N. No to tutaj będziemy mieć znów inaczej. Musimy tutaj zrobić heksyn. I będziemy mieć tak. CH3, C, wiązanie potrójne C. I od którego nam to leci? Od czwartego. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, to od tego. I jak mamy etylo, to robimy CH2, CH3. Ok, i tu mamy, jesteśmy na czwartym, piąty i szósty. Dobra, no i podpunkt G gdzieś tutaj jeszcze damy. I tutaj więcej, ale mamy pent 1N, czyli start taki, jak już był dzisiaj wiele razy. Raz, dwa, trzy, C. I pierwsza przyczepka, to są dwie przyczepki, oba do trzeciego. Czyli będziemy mieć po prostu C. I tak,
do góry albo na dół. Znów to nie jest ważne. Ja sobie dam na dół Cl, a do góry dam sobie CH3 z tego. Chlor, no to chloro i metylo, no to CH3. I w łańcuchu głównym mamy 5 atomów węgla. Raz, dwa, trzy, cztery, no i 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.